Cześć wam wszystkim z tej strony Panda się nawałam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj moi drodzy jak widzicie mamy kamerkę. Dlaczego mamy kamerkę? Dlatego, że dostałem challenge od Supercela i dzisiaj moi drodzy będę musiał rozwiązać trzy challenge, znaczy będę musiał je przejść i nie rozwiązać, chociaż nie wiem jakie będą, więc może będę coś rozwiązywał, zobaczymy. Tak czek, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej odcinków z kamerką z Brawl Stars, strzelcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i niczego nie przegapić. No i moi drodzy, tak, zasady są bardzo proste. Mamy taką specjalną stronę, gdzie jest koło fortuny przygotowane przez supercela, kręcę tym kołem. Dostaję jakiś challenge i mogę go przechodzić ile razy chcę. Mam nielimitowaną ilość prób, po prostu, więc e, tak będziemy moi drodzy robić. No i muszę przejść trzy razy, i za to dostanę trzy figurki spajka. Co trzeba z będzie zrobić, aby je wygrać? Po pierwsze, musicie zasubskrybować kanał, bo to będzie tylko dla subskrybentów. Więc jedna będzie rozdawana tutaj, druga najprawdopodobniej na Instagramie Więc macie dwie szanse, jedną sobie zostawię, dwie wam rozdam Więc zasubskrybujcie kanał, zaobserwujcie na Instagramie Linka macie oczywiście podanego w opisie moi drodzy e, No i dobra, e, oczywiście Kodzik Panda w sklepie, kto jeszcze nie wpisuje no to polecam Szczególnie, że są teraz takie fajne oferty, więc zapraszam do wspierania z Kodzikiem Panda e, I tak moi drodzy, ja już wam tutaj pokazuję, przejdźmy sobie... E, właśnie do tego okna z tym kołem fortuny, moi drodzy. E, nie widzicie mnie teraz, ale nieważne. E, mamy tutaj, jak widzicie, Race to Game e, Mountain, czyli po prostu wyścig na górę Game Graba, coś takiego. Myślę, że można to jakoś tak przetłumaczyć. Mamy koło fortuny. Klikamy, zobaczymy, jaki challenge mi tutaj wymyślą. Muszę przejść aż trzy challenge. Za każdy challenge dostaję jedną figurkę, właśnie e, tego spajka. I zobaczymy, co tutaj mi wylosuje. Uwaga, uwaga. Barley Challenge, ok. Barley Cocktail yy, Mix a drink yy, z trzema różnymi składnikami, i mam je wypić zanim się skończy gra. Ok, w sumie prosty challenge, szczerze mówiąc, więc idę sobie yy, przygotować jakiś napój i zaraz Wam dam znać co takiego ciekawego sobie tam wlałem. Five minutes later. Dobra, widzowie, mam wybranego Barleya. Mam też tutaj taki piękny koktajl. Mamy tak mleko, borówki oraz czekolada. Więc trzy rzeczy są wybrane. Zobaczymy jak to będzie smakowało i rozumiem, że mam to pić. Znaczy mam to wypić podczas gry. No to zobaczymy czy to będzie dobre. Zagramy może, może solo będzie najprościej mi wypić myślę i nie jest napisane, że muszę wygrać, więc w sumie spoko challenge. Nie jest jakiś trudny, no chyba że to będzie coś niedobrego do picia, ale nie wiem. W sumie lubię borówki, mleko jest spoko, czekolada też git, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zbierzmy sobie najpierw jakieś power cube i zaraz sobie wypijemy to. Zobaczymy, znaczy myślę, że naraz tego nie wypiję, bo może być takie niedobre, że nie dam rady. No, już prawie padłem, więc troszkę XD z tego challenge'u. Eee, ale dobra, zbierzmy sobie tego cube'a Dobra, może zróbmy tak, że za każdym razem, jak zbiorę parki, bo będę topił, ale czekajcie. Mm. To nie jest dobre. Fuj, czemu to jest takie niedobre? Ile ja tego zrobiłem? Pół szklanki. Masakra. Ja tego nie wypiję w trakcie tej gry, to jest niemożliwe. Dobra, będę musiał topić po prostu w trakcie meczu. Dobra, ja tu muszę pić co chwilę, bo ja nie wypiję tego. Mm. Ale niedobre, chociaż zimne mleko, ale niedobre. Piję cały czas w trakcie meczu, więc myślę, że się zalicza, ale to nie jest dobre, naprawdę, nie, nie próbujcie tego w domu. Mm. Nie, nie mogę tego pić, to jest niedobre. Znaczy mleko z czekoladą? To spoko, ale te borówki nie pasują mi do tego. Został mi z łyki, fuj, jakie to jest niedobre. Nie no, weźcie strzelcie łapkę w górę za to poświęcenie. Jakiś ból, ja nie mogę zginąć, bo ja to muszę podczas gry zrobić, jak on wam nie wiedzie, to będzie przypał, więc lepiej, żebym to już pił. Mhm. Ło, wow. niedobre, nie muszę się napić wody zaraz Dobra, jeszcze trochę mi zostało mm -mm -mm. Ból zostaw mnie, nie no nie wjeżdżaj we mnie ból We mnie wiedziesz, to ja przegram, nie mm. Skończyłem, skończyłem widzowie, skończyłem Myślę, że się liczy, skończyłem, wypiłem całe Wypiłem całe w trakcie meczu Więc ja bym to zaliczył i lećmy do kolejnego challenge, tylko by nie było takiego jak teraz, bo masakra szczerze mówiąc. Co to jest w ogóle za picie? Fuj, ja myślałem, że to dobre będzie, znaczy zostały resztki czekolady, ale no tego już nie wiem jak wypić, zresztą widzicie, że jest pusta. A czekoladę, no to ciężko wypić. Więc dobra, przejdźmy sobie już tutaj do stronki moi drodzy. Możemy zakręcić po raz drugi, zobaczymy co mi takiego ciekawego wyleci. No, dwa razy tego samego nie mogę mieć, więc jak będzie Barley, to trzeba będzie jeszcze raz zakręcić. I zatrzymuję się, moi drodzy, na uwaga, na Spike'u, co ciekawe. Dobra, Spike Ball Challenge. Dobra, moi drodzy, już wiem o co chodzi. Po prostu po każdym kilu mam rzucić piłką do kosza oddalonego 10 metrów ode mnie. No, ale niestety nie mam możliwości, żeby to zrobić, dlatego musimy niestety jeszcze raz zakręcić, bo jest to po prostu niemożliwe do wykonania. No, nie mam nawet kosza. Na, na bo tak, Takiego, żeby wrzucić, mam zwykły kosz, ale do takiego by się nawet ta piłka nie zmieściła, więc musimy kręcić jeszcze raz. Zobaczymy, co tym razem nam wyleci. I mamy Ulta, ok. Smiki Super Challenge. Wygraj mecz używając tylko super ataku. Jak ja mam wygrać mecz używając tylko super ataku? Ale dobra, wygrany mecz w Brawl Stars na solo to jest top 4. Jeżeli zrobicie top 4, to macie wygrany mecz, więc zróbmy tak. Co jest takiego, co ma mocnego ulta, albo coś, co jest. Aha, coś, co ładuje automatycznie ulta. To może być na przykład bas. Tylko, że bas w sumie, jak on zestunuje to się nic nie stanie. Ale mogę wziąć na przykład Daryla. Wezmę sobie Daryla, będę kampił w krzaku. Nie mogę strzelać, muszę być top 4 na solo. To myślę, że może być dobre, więc bierzemy mega skrzynkę Daryla, starcie solo moi drodzy i myślę, że to może być spoko, więc lecimy sobie od razu giereczkę i muszę być w top 4 grając z Darylem, bo top 4 to jest zaliczane jako win, zresztą w tych misjach pisze, że top 4, dlatego lecimy, niski poziom baterii, no super i nie mogę w ogóle nic robić oprócz używania ulta, no dobra, no to nawet Park Cuba nie zbiorę, chyba, że ultem go będę rozwalał. Oho, jest już jakiś tutaj kolega niefajny, dobra. Ja jedę do góry, bo jak tu będę stał, to on mnie porobi. 10 osób jest, ciężkie to będzie, ale mamy nieskończoną ilość prób, tak naprawdę. Chociaż ja będę robił tak, że po 3 próby mam maksymalnie. Jeżeli w trzech próbach mi się nie uda, no to po prostu challenge niezaliczony i lecimy wtedy do kolejnego. No ale wtedy będzie jedna, jedna jakby ta nagroda, znaczy figurka spajka mniej, więc niefajnie by było wtedy dla Was i dla mnie w sumie, bo. Gdybym wygrał dwie, no to ja bym miał po prostu dwie. Znaczy ja bym miał jedną, a wy byście mieli też jedną. Okej, okay, Kościół. No nie, on chyba ogarnął, że ja nie mogę nic zrobić. Więc przypał widzowie. Dobra, ja się nie wiem, z nim steamuję. No ty bocie! No chce mnie porobić! No jaki fryer? Dobra, nie mam pytań. Lecimy z drugą gierką. Mortis mnie porobił. Jakie to jest? Nie, to jest upokarzające, żeby mnie Mortis porobił grając z Darylem, czajcie to? Mortis mnie porobił grając z Darylem. Nie, no to jest śmiech na sali, po prostu. No tak nie może być, dobra. Lecimy z kolejną rundą. Oby się teraz udało. Mam nadzieję, że się uda. Więc dobra, zbieramy sobie tutaj. <laughs> zbieramy, Ładujemy ulta po prostu. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale mam nadzieję, że po prostu nam się uda. Nie wiem, czy mam przykampić, czy co ja mam robić. No bo, jakbym grał trójki, to w sumie mógłbym liczyć na to, że randomy we dwójkę to wykaruję. Mógłbym grać w sumie, szczerze mówiąc. Brobola, bo gdybym grał brobola, no to wtedy jak kopię piłkę, to nie używam w sumie ulta ataku. Znaczy zużywa się atak, ale to nie jest liczone jako chyba atak, ale w. Ale nie wiem, myślę, że zostańmy po prostu przy tym solo, że muszę tutaj mieć top 4 grając z Darylem, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. No, top 1 nie jestem w stanie zrobić, bo jak mam niby top 1 zrobić ultem? No ale wygrana gra w BS-ie nawet w misjach jest zaliczana także. Jeżeli macie top 4 na solo, to macie wygraną grę. Więc Brawl Stars, proszę mi tutaj zaliczyć, wysłać mi te dwie figurki, bo to jest wygrana. Bo Tak macie napisane w swojej giereczce, więc ja tutaj nic nie oszukuję, tylko robię tak jak jest w grze. Więc dobra, 7 osób, jeszcze 3 osoby muszę się wybić. Ja mam ulta w razie czego. W sumie gadżetu też nie mogę, ale gadżet nic nie robi. Gadżet nic nie robi, ale nie mogę go używać. Top 6, dobra, jest git. Nie wiem, czy tu ktoś jest w tym krzaku, więc to jest trochę przypał, ale się już strefa zbliża do mnie, zbliża się też strefa tam. Leon tutaj jest, oj, może być przypał, jak Leon zniknie i we mnie wleci, to będzie niefajnie. Top 5, dawaj, top 4 muszę mieć, top 4. Kaman, top 4. Nie, no nie mów, że ty chłopie we mnie, będziesz chciał ultem wjechać. Dobra, nie dosięgnął, na szczęście. Ok. Okej, okay, żyje, żyję, 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 top 4 jestem, więc tak już wygrałem, ale spróbujmy podejść jeszcze jak na... znaczy podejść, po prostu przejść jak najdalej. Dobra, jest Serge, oj Serge, niestety, kolego, dlaczego ty mnie bijesz? Ja, ja jestem smutny, no serio, nie zdążyłem nic zrobić, najgorzej widzowie, ale dobra, udało się, bo top 4 to jest zaliczony jako win w BS-ie. Więc myślę, że tutaj no muszą mi zaliczyć, bo po prostu tak jest nawet pisane w misjach zresztą. Więc ja bym to zaliczył jak najbardziej i przejdźmy sobie moi drodzy do trzeciego challenge'u. Zobaczymy co tym razem nam tutaj ciekawego przygotują. 75 Więc dobra moi drodzy, mamy już tutaj to koło, dajemy sobie e, zakręć i zobaczymy jaki będzie trzeci challenge. Póki co nie są takie złe, no oprócz tego pierwszego jeszcze taki w miarę ten tutaj koktajl był, ok. Challenge od Lu. E, wygraj grę za każdym razem. Czekaj. Wygraj grę, ok. To jest pierwsza rzecz. I e, tutaj mamy, że weź gry za loda. Za każdym razem, jak kogoś, jakby. E, jak to się nazywa? No, zamrozisz. Jak kogoś zamrożysz I minimum dwa razy. M minimum dwa razy, jak kogoś zamrożę. To muszę wziąć gry za loda. Okej, okay, tylko teraz, czy to zamrożenie jest takie, że ta osoba stoi w miejscu? Czy to zamrożenie jest takie, że po prostu jak go trafię z tym zamrożeniem? To też jest tutaj e, ciężkie do uzgodnienia, ale myślę, że jakoś damy radę. Zagramy sobie, myślę, że jakieś trójki, więc wziąłbym tutaj, szczerze mówiąc, może jakiegoś game graba? Tutaj mogę w miarę łatwo kogoś zamrozić. E, tutaj jakoś dam radę, a na koucie jeszcze mi pokażcie, na knockocie nie bardzo, więc... Za mi nie pasuje. Myślę, że game graba sobie pykniemy, więc sprawdzę, czy mam jakieś lody, to jest pierwsza sprawa i zaraz lecimy z meczykiem Lu. Dobra, widzowie, mam już tutaj lody przygotowane, waniliowe w tutaj pudełku, bo w sumie żadnych innych nie mam w domu, więc przypał, ale dobra, otwórzmy sobie je. Jest tu trochę tych lodów, ale tu będzie wszystko mokre, jak to się roztopi, masakra. Lecimy z meczykiem, gdzie ja to położę? Dobra, ciul, daję to tutaj, ale jak mi się to roztopi? Coś tu będzie brudne, to wasza wina, widzowie. Więc y, dobra, wybieramy sobie Lu, gdzie ja mam pana Lu? Pan Lu jest tutaj, mam go nisko. gem grabik. jakoś zamrożę. No to wtedy lecimy i po prostu niszczymy ludzi. A po drugie, jeszcze możemy jeść lody. Więc w sumie to spoko challenge. Nie było takich złych, oprócz pierwszego, tak naprawdę. To ten drugi był ok. Ten trzeci jest nawet git, więc tak, czy jakoś zamrożę, zobaczmy. Postarajmy się kogoś zamrozić, bo jakoś nie zamrożę. To będzie przypał wtedy, ale myślę, że damy radę. Okej, okay, jeszcze się tepnąłem. A jajaj, niechcący tak naprawdę, więc niefajna sytuacja, ale dobra. Teraz spróbujmy sobie jakoś przejść bokiem. I muszę zamrozić minimum dwie osoby. A tu na razie jest przypał, bo tam parę razy trafiłem, ale niestety ani razu nie zamroziłem. Więc o teraz jest szansa. No niestety została porobiona przed tym, jak ją tutaj dobiłem. Ale dobra, poko, 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 poko. Zamrożony będzie. No nie no nie zamroziłem go naprawdę Najgorzej widzowie dobra czekajcie Poko chodź tu chodź tu frajerze Chodź tu Poko dobra zamrożony 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 dawaj tego gryza Chłopie dawaj ten lód czekajcie Ja se tu mu muszę nabrać Dawaj ten lód dawaj lody Gościu o Dobra Ej dobre ja mogę nawet więcej jeść Muszę minimum dwa razy ale będę robił Tyle razy ile po prostu uda mi się razy Kogoś zamrozić no tego nie zamroziłem zresztą To nie jest przeciwnik więc trochę lipa, ale musimy drugi raz zamrozić. A widzę, że już coraz bardziej tutaj oni wygrywają, więc może być przypał troszeczkę. Ale dobra, rzucamy sobie to. Dobra, tak na środek idealnie, więc akurat jak wylecą gemy, to oni nie zbiorą. Nawet jak my będziemy wygrywać, to jest przypał wtedy, dobra, zamrożona, ale niestety porobiona również. No znowu jej nie zamroziłem najgorzej. Dobra, mamy gemy, mamy gemy, ale muszę goś zamrozić. Chodźcie tu, chodź tu, peny, muszę cię zamrozić, koleżanko. Muszę cię zamrozić, Penny. Stój, no nie, dlaczego? Dlaczego cię nie zamroziłem? 10 sekund. Poko, poko, no nie zamroziłem jej. No, ty ją też! Zamrożę ją! Zamrożona jest, zamrożona jest, zamrożona jest. Widzieliście. Dobra, biorę gryza. Zdążyłem. Zdążyłem. Zdążyłem, widzowie. <ścoughs> Masa... A, ale zimne. Ale zdążyłem. Zdążyłem zjeść loda w trakcie meczu. Więc udało mi się wykonać wszystkie trzy challenge. Jedynie do drugiego challenge musiałem mieć drugą próbę, bo mi nie wyszło. Ale tak czy siak myślę, że challenge zaliczony. Ja sobie zjem nawet więcej tego loda, bo w sumie są spoko, nawet nie wiedziałem, że takie dobre. Jeżeli chcecie więcej odcinków z BS z kamerką, więc zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał i może co jakiś czas jakieś odcinki z kamerką będą się pojawiać. Na pewno livey są czasami z kamerką, więc zapraszam też na streamki. No i dziękuję wam za oglądanie. Subskrybujcie kanał z dzwonkiem, żeby nie przegapić rozdania tych nagród, jak one do mnie przyjdą. Ale na pewno też odcinek wtedy nagram oraz jedną figurkę Spike'a rozlosuję, moi drodzy, na moim Instagramie. No i dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.